Ejo, Hani! Wyspałaś się? Girls and boys are... Właśnie oglądam vlogmas Angeliki z 2015 roku. I powiem wam, że nie było to tak kolorowe, jak mi się wydawało wtedy. Ani wykonanie i szczególnie moje zachowanie. Widziałeś tam, jak ja się witam? Nie. Siema! Mordy! Vlogmas! Siema, mordy! Pierwszy dzień vlogmas! Pierwszy dzień vlogmas! Nagrałem reakcję na twojego vlogmasa i było bardzo ciężko. Patrzcie jaki to jest rozwój osoby, że po prostu kiedyś nagrywasz tego vlogmasa i wydaje się jaki sztos, jaki super vlogmas, a dwa lata później, gdzie nagrywamy już inaczej, gdzie Angelika ma dużo lepsze vlogmasy, oglądam tego samego vlogmasa i oprócz tego, że wyglądałem dużo lepiej fizycznie, to wszystko jest po prostu gorsze. Otwieramy dzisiaj czwarty numerek. Tak jak wam wczoraj mówiłam, ten już jest dosyć większy niż wczorajszy. Zobaczmy. No, jest już większy produkt, ale słuchajcie, nie wiem, strasznie jest to mocno wciśnięte, że ja tego nie mogę w ogóle wyjąć. Może ty dasz Lulka radę, bo ja ledwo co palca w ogóle tam wcisnęłam. O matko. Jej! Mamy czwarty produkt i jest to skrab sól morska. Fajnie, bo zobaczcie, znowu mamy duży kosmetyk. Jedynie co to ta świeczka do tej pory była taka malutka. Zobaczcie, tak to wygląda w środku. Pachnie naprawdę taką morską bryzą. I widzę już, że to jest taki skrab mokry w jakimś oleju. Takie skraby są moimi ulubionymi, także już się nie mogę doczekać, aż go przetestuję. Tak wygląda już mój kalendarz po otworzeniu czterech okienek. I zobaczcie, jutro będziemy otwierać piątkę. I piątka też jest całkiem duża, także bardzo jestem ciekawa, co tutaj jest. I strzelam, że może to być krem do stóp albo jakaś mgiełka. Przekonamy się jutro, co będzie w piątce. Jestem już w czapce, zakładam kurtkę i lecimy z Luką do sklepu. Dzisiaj będziemy piec, przygotowywać świąteczne słodycze, świąteczne słodkości. Także nie przedłużając już, zabieram was do sklepu. Zobaczcie, znalazłam pieska na naszym osiedlu, w ogóle bez właściciela. Jest cała wymrożona. Czyja ty jesteś? Chodź tu. Chodź, nie bój, ona się boi aż. Gdzie ty idziesz? Znalazłam na odroży numer, nazywa się Lina i dzwonię i weszliśmy do klatki, bo to jest na pewno pies z naszego osiedla, tylko taki przestraszony. Dzwonię już do kogoś. O Jezu! Moja mama na tyle podjechała ta samochodu, tylko będę tak wykrywała. Ja myślałam, że się przygubiła. Dziękuję za zainteresowanie. Chodź Mietko. Tam. Słuchajcie, stałam z tym psem i po jakiejś chwili wchodzi pani do klatki i mówi: o Mieczka! Okazało się, że pani zostawiła tego psa po prostu na osiedlu, bo musiała iść na chwilę do samochodu. Ale ja uważam, że takie małe Yorki nie powinno się zostawiać, tym bardziej, że jest mróz. Nie wiem, z 10 minut z tym psem stałam. Tego psa mógł ktoś w sekundę naprawdę albo wypuścić z tego osiedla, albo zawinąć do domu. To jest bardzo nieładne i nie róbcie tak, bo mi było bardzo szkoda tego psa. Luka od początku wiedział, że pewnie on się, ktoś go zostawił tu specjalnie, ale... Lepiej reagować niż nie zareagować, prawda? Tak. Przynajmniej na chwilę go wsadziłam do klatki, żeby było mu cieplej. Patrzcie, chyba kogo spotkałem. Czy to Kamil? Myślisz, że to Kamil? Tacy ludzie są niekulturalni, ja Kamila wezmę do domu, odwiązę go, a ktoś tak tutaj zostawia. Niedobrze. Girls and boys are waiting for toys we're making that fill the sleigh up each year. All our smiles are wide like the... Koszulka nocna. Podoba ci się? Co wam się bardziej podoba? Którąś na pewno wezmę, bo vlogmas bez świątecznej piżamy to nie vlogmas. Wybrałam sobie, zobaczcie, taką koszulkę do spania z myszką Miki świąteczną, a drugie spodnie świąteczne i do tego koszulka na ramionczkach. Wybrałam jakąś zwykłą, bo nie mogłam do tego znaleźć góry. Także mam już świąteczne piżamy. Idziemy do kasy. Zobaczcie, jakie couple goals. Mamy te same spodnie.
Nie te same, ale też łososiowe. There's a list for checking and halls for decking with holly, tinsel and cheer. Every spirit high for Santa soon will fly. Musimy kupić blachę do naszego przysmaku. Co będziemy w tej blaszce robić? Brownie z fasoli. Myślisz, że to zrobić? Do mięsa. Tak, dlatego że chodzi o to, żeby tłuszcz obciekał pod to, bo to jest tak jak grill, prawda? Żeby nie... Nie mogę się doczekać tych słodyczy. To są fit? Wszystko będzie? Wszystko fit. Udowodnię dzisiaj, że fit słodycze na stole wigilijnym, że słodycze na stole wigilijnym mogą być fit, mogą być zdrowe. There's dolls that talk and blocks made for building. There's cars and things. Udało nam się znaleźć osobną tutaj półkę z blachami. Także mamy, bierzemy taką po prostu mniejszą, bo chyba większej nie ma sensu, co? Idealna. Co ty tu robisz? Święta! Sprzątamy kuchnię i będziemy robić brownie i pierniczki. Brownie, pierniczki i ciastka. Zapraszamy. There's cars and things that fly through the air. Every toy our workshop is making will be under a tree somewhere. We'll be celebrating. Jestem już w kuchni, mam przygotowane wszystkie produkty do dzisiejszych słodkości i my ogólnie będziemy w tym roku robić wigilię dla znajomych. Na pewno będą takie tradycyjne potrawy, ale wiadomo, zawsze też są jakieś ciasta, ciasteczka. I właśnie dzisiaj z Luką postanowiliśmy, że zrobimy takie próbne pierwsze nasze ciasto brownie, pierniczki i coś tam chyba jeszcze. Co dokładnie, Luka? Dokładnie, będziemy robić ciastka, będziemy robić pierniki dyniowe i fasolowe brownie. Jak ostatnio w moim filmie udowodniliśmy, że fast foody mogą być zdrowe, tak samo dzisiaj udowodnię, że wigilia, jeśli chodzi o słodkości, może być zdrowa, możemy się zabierać do ćwiczeń, do diety przed świętami, nie musimy czekać na koniec roku. Girls and boys are waiting for toys we're making that fill the sleigh up each year. All our smiles are wide like the ribbons that are tied, getting ready for Christmas here. There's a list for checking and halls for decking with holly, tinsel and cheer. Every spirit. Najpierw zrobiliśmy brownie fasolowe, teraz robimy ciasteczka, takie wiecie, korzenno-piernikowe, takie typowo świąteczne. Zobaczcie, jak to wygląda na blaszce. Tak wyglądają te ciasta, znaczy te w przepisie wyglądają trochę inaczej, ale my dorzuciliśmy troszeczkę swojej inwencji twórczej. Jeśli chcecie więcej przepisów, to wchodźcie na tego Instagrama. Jest tam mnóstwo inspiracji, takie jak tutaj, 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 tutaj. Zobaczcie, jakie piękne zdjęcia. Mam nadzieję, że nam takie piękne też wyjdą. A że za dwa dni Mikołajki proponuję, jeśli masz ukochaną przyjaciela, przyjaciółkę, mamę, tatę i chcesz, żeby przeszła na dietę, na fit, żeby odżywiała się zdrowo, żeby nie jadła słodyczy. Macie fit słodycze, link pod filmikiem Angeliki. Macie tam fit fast foody, fit słodycze, fit shake'i, fit desery, które dzisiaj też zrobimy. Myślę, że idealny prezent na święta, na Mikołaja, bo już za dwa dni później na święta. No i zobaczymy, czy nam tak wyjdzie. Myślisz, że wyjdzie? Myślę, że tak. Santa soon will fly, getting ready for Christmas here. Ja, mój skarb robi ciasteczka. Yeah. Co to jest? Bałwan! A tu? Też bałwan. There's dolls that talk and blocks made for building. There's cars and things that fly through the air. Every toy. Jakie ciepłe. Dobra, na którą? Tutaj myślisz, będzie okej? Uuu, nasze pierwsze pierniczki świąteczne i w ogóle nasze pierwsze. Poczekaj, bo bałwana czapka. Jestem z nas dumna. Every toy our workshop is making will be under a tree somewhere. We'll be celebrating. Night he's guiding his reindeer up through the air.
But until then, we'll be working still, my friend, getting ready for Christmas. Ale pięknie pachną, jeju. Musimy sobie rękawiczki. A co? Co to jeden w śniegu? Jejku, mysza, poczekaj chwilkę. Mam problem, nie mamy rękawiczek, to jest tak gorące. Od razu muszę stawić. Chciałbym ci pomóc, ale nagrywam. Udało się. Jesteś zadowolona ze swojego pierwszego bardzo wypieku? Mega mi się to podoba. Jeden trochę jest w mące, wygląda jakby śnieg go obsypał. Niektóre się tutaj tak troszeczkę dziwnie uformowały, ale większość jest raczej super zrobiona, co? Tak jest. Zostały nam jeszcze jedne owsiane z syropem klonowym i zaczynamy jeść. Angelika zrobiła pyszne, znaczy mam nadzieję, że pyszne pierniczki, no nie wiem, ja tutaj się odegrałem. Syrop klonowy, kakao, cynamon, więcej w przepisie na fit słodycze. Zobaczymy, kto będzie lepszy. Boisz się przegrany? Nie. Nie, twoje pierniczki też bym spróbował z chęcią. Zobaczcie, pieguski pierwsza klasa. Jak ci się podoba? No, bardzo ładnie wyglądają. I powiedzcie mi, po co komu zwykłe słodycze nafaszerowane cukrem, jakimiś pierdołami? Zobaczcie, pieguseczki z gorzką czekoladą by Luka. Próbuję mojego pierwszego pierniczka, ciasteczko. Takie chrupiące. No jak? A to ty robiłaś, ja się nie podniecam. Średnie, nie? Czy dobre? Nie, przepyszne. Takie chrupkie i takie korzenne. Jakbym miał być szczery, jakbym ustawił to od najlepszej do najgorszej, to pierwsze były pierniki. Niestety pierniki, chociaż ciastka są bardzo dobre. Drugie ciastka i trzecie brownie, bo fasola dla mnie jest taka... Ale było ogólnie dobre. Naprawdę jest mega, mega to można zastąpić. Po co jeść słodycze wypełnione cukrem? Nie wiem, to jest jak pierniki. Powoli mnie przekonujesz, powiem ci. Naprawdę, nie? Naprawdę. Czarne ręce od tych pierników. No czy jak się gotuje, to fajnie, to tak jest. Te i więcej przepisów znajdziecie na fitsłodycze.pl. Dzisiaj użyliśmy fit deserów i fit słodyczy. Można kupić cały zestaw e-booków, można kupić pojedynczo. Jak chcecie, linki macie naprawdę na dole. Naprawdę bardzo fajna sprawa, bo jest dla takich super kucharzy jak ja. Wszystko dokładnie rozpisane, więc oczywiście zostawiamy wam link w opisie. Jak zaprosimy gości, na pewno zaprosimy gości i będą to fit słodycze tam i tylko takie. Nasza choinka będzie też w tych piernikach. Także zapraszamy was do skorzystania z e-booków, kończymy dzisiejszy vlog. Jutro w następnym dniu będę dekorować te ciasteczka tymi słodkimi flamastrami. Angelika oczywiście musi to zrobić, musi to ciastko trochę uniezdrowić, żeby, że zacukrzy to, że na zrobi to lukrem. Tylko. Ale w tych przepisach na e-booku też są przepisy na lukier zdrowy. Tak. Także możecie to zastąpić. Zostawiamy wam link w opisie i życzymy wam miłego wieczoru i mam nadzieję, że vlog wam się podobał. Siema. Nie. Siemanara. Pa, buziaki, pa!